się w budynku, w którym lada moment, mamy nadzieję, powstanie zakład aktywności zawodowej dla osób z niepełnosprawnościami. A dziś spotykamy się na charytatywnym wydarzeniu zorganizowanym przez Fundację Zdążyć z Miłością. Charytatywny pokaz, bezdomny pokaz mody. Zaprosiliśmy do udziału w tym pokazie nasze podopieczne, wolontariuszki, osoby, które na co dzień są związane z fundacją, przyszłych uczestników Zakładu Aktywności Zawodowej, ale również osoby aktywne zawodowo, przedsiębiorczynie, panie z polityki, tutaj z Koszalina, które też wspierają fundację w codziennych działaniach. I te panie właśnie wystąpią w pokazie mody po to, żeby pokazać, że każdy może być piękny, każdy jest wartościowy, że tak naprawdę piękno mamy w sobie i kwestia tylko tego, czy chcemy je komuś pokazać, czy nie. A nasze panie dzisiaj właśnie chcą pokazać, że są piękne, cudowne, wspaniałe. Otrzymałyśmy ubrania właśnie damskie z kolekcji tutaj koszalińskich dwóch butików. Panie, które nam je podarowały na ten pokaz mody, będą opowiadały o tych kolekcjach, o strojach, które dzisiaj nasze modelki będą prezentowały. Także myślę, że takie przyjemne z pożytecznym, ponieważ cegiełki ze sprzedaży, które były sprzedawane na ten pokaz mody, zaproszenia w cenie 30 zł zasilą pulę środków właśnie na remont, na wyposażenie Zakładu Aktywności Zawodowej. Thank you.